Jedziemy już? Tak. No dobra, no to mamy tygodniówkę, słuchajcie, jedziemy dzisiaj w nowym samochodzie. Okazało się, teraz, gdzie to ma aparat? Tu ma kamerę, tak? No, tak. Okazało się, słuchajcie, że najwyraźniej mamy fanów gdzieś u jakichś producentów polskich samochodów, bo nam zaproponowali samochód. Fajnie, że dostaliśmy, ja tam się... A to nie jest polski producent. Nie, no polski nie jest producent, ale polski oddział producenta jest. Nie, no. Nie jechałeś do, nie wiem, do Austrii po ten samochód. No nie, nie, no to fakt. No. Dobra, kończymy o samochodzie, aż on ma fajne bajery, bardzo, ale my tutaj nie po to, żeby mówić o samochodzie. A co to jest jak w ogóle? No X3. X3. Marki BMW. Duże koła takie i takie, tak dosyć dużo miejsca. To jest kompaktowy SUV. To jest kompaktowy SUV. A to dobrze, to może zacznijmy od kompaktowego smartfona. Alcatel w tym tygodniu powiedział, że da nam kompaktowego smartfona. I do tego taniego. I do tego taniego smartfona. No i dał. Czwartego zdaje się w rodzinie, jeżeli dobrze pamiętam. Czwarty? Czwarty albo trzeci. Alcatel jeden w każdym razie. Bez żadnej literki tym razem. Tania, budżetowa maszynka, którą Alcatel właściwie nie wiem komu proponuje. Tam jest niby 4G, jest Android Go, bo jest tylko 1 GB pamięci RAM. No i 8 GB pamięci wbudowanej, no więc tak. Też mało. Także to jest smartfon bardzo na miarę budżetowego portfela, który... No, ale no cena, bo żeśmy o cenie nie powiedzieli. 89 euro, dobrze pamiętam? Czy nie wiem, czy dobrze pamiętam, żeby ja ceny nie mam. Chyba 80, muszę zerknąć na ściągę. Że jest tyle tego rodzaju smartfonów na rynku, ja noszę na tyle konkurencyjnych cenach, że tutaj jest spośród czego wybierać właściwie cena. No dokładnie. Nie ma jakiegoś ogromnego znaczenia. Tym bardziej, że nawet nie wiemy, czy one się pojawią w Polsce. No bo to jest chyba rynki rozwijające się. No, a powiedziałeś, że kompaktowy. 5 cali. Ta, no 5 cali, ale to 5 cali na dzisiaj no to tak, jest to smartfon kompaktowy. To jest wręcz mini w tej chwili. Nie ma 4,5 calowych smartfonów dzisiaj. Nie ma. No w zasadzie wyginęły niestety. A kurczę, ludzie chcą takich. No. Jako, że Xiaomi najlepsze, no to musimy powiedzieć o premierze tego smartfona, o którym mówiliśmy i w zeszłym tygodniu mówiliśmy, jeszcze wcześniej. Redmi 6 Pro. No tak, Redmi 6 Pro, Chińczycy pokazali go razem z tabletem, który jest chyba tylko wyłącznie na rynek chiński, bo nawet nie ma nazwy. Jest dosyć fajny, mnie się spodobał. Mi się spodobał, bo tam jest Snapdragon 660, bateria 6000 mini, 8-calowy ekran, dwie wersje pamięci, no i ceny, słuchajcie, najdroższy model 464 Wi-Fi plus LTE. Ale czego podajesz cenę? Tableta. Dobra. 850 zł. No i tyle o tablecie, wracamy do telefonu. No to dla odmiany ja podam ceny telefonu, skoro już poleciałem, w zależności od konfiguracji pamięci, bo są trzy w tej chwili, to będzie 569 zł, 683 zł i 740 zł w przeliczeniu z juanów chińskich oczywiście. Tak, więc zejdzie nasz podatek, a jeżeli bardzo chcecie wiedzieć, co ten telefon ma i co potrafi, to w opisie filmu macie podlinkowaną specyfikację. Podoba chyba nie się, będziemy was nudzić. Podoba nie? mi się ten dach, taki ładny kolorek nam daje nad głowami i my też ładnie jesteśmy podświetleni. Widać piękno naszej łodzi. Tak, mógłbym się przyzwyczaić. Ukryte co prawda głęboko, ale... Mógłbym się przyzwyczaić do tego samochodu rzeczywiście. Dałbym radę. Dobrze, jedźmy dalej. Dobra, Xiaomi mamy z głowy, Alcatel mamy z głowy. Słuchajcie, Samsung pracuje też nad telefonem z Androidem Go. Ty słuchaj, ale oni nie chcą jakiegoś modelu już istniejącego Androida Go? Prawdopodobnie to będzie, jakaś słuchajcie, J2, bo no ten telefon z Androidem Go, on się pojawił w benchmarku i tam w różnym przeciekach, ma znaczenie J260, czyli w zasadzie J2. Tyle, że będzie miał Androida Go i być może z czegoś go wykastrują. Ja, wybaczcie, prowadzę, ale spróbuję podejrzeć. Nie, no Exynos 7570, 1 plus 16 pamięci, aparaty 8,5 mega. To jest nudna specyfikacja. To jest ruch kurtuazyjny. Dobra, dawaj. Nie nudna. Dobra, dawaj. A wiesz, co tam jest jeszcze napisane? Super AMOLED ekran. No, w tym segmencie. Ładnie. W dwójce to jest oczywiście pewna nowość. Ale słuchajcie, Samsung musi się uśmiechać do Google. Nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym tygodniu mówiliśmy o takiej fajnej liście smartfonów, którą Google dopuszcza do sprzedaży, czy rekomenduje do sprzedaży dla firmy, tam nie było żadnego Samsunga. W związku z tym Samsung prawdopodobnie robi ruchy i to w bardzo różnych kierunkach, takich, żeby z tym Googlem jakoś troszeczkę mocniej współpracować, no bo
jeżeli się psuje gdzieś coś na jednym polu, to dobrze jest naprawić na innym. No ale wiesz, tak my nie wiemy, czy Samsunga na tej liście nie ma dlatego, że coś zepsuł, w co raczej nie wierzę. Czy może na przykład nie ma go dlatego, wiesz, za karę, co, że co? Oni mają swojego Noxa, więc my, no, my nie rekomendujemy, tylko, bo widzisz, to jest Nox. Lista jest publikowana. Jest to lista Google, jest to lista monopolisty, no, który tak. W tej chwili no właściwie właśnie. Trzęsie rynkiem. W związku z tym, w momencie, kiedy czegoś nie ma na liście, to ludzie sobie nie zadają pytania, dlaczego tego nie ma no na tak, liście, no, bo widzą, że tego nie tak, ma. Tak, 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 tak. Tu niestety masz rację. Tu niestety muszę się z tobą zgodzić. Natomiast no, raczej on nie tak sądzę, zawsze, że to jest wina czasem Samsunga. Siedzi i płacze w kąciku, a się musi ze mną zgodzić. A najczęściej się nie zgadza po prostu. Nic nie musi siedzieć i płakać w kąciku. No tak, ale jeszcze się nie pozabiliśmy przez tyle lat, więc chyba jest dobrze. No, rzeczywiście zaczyna być nas jakoś mało widać, blikujesz. Słuchaj, wiesz co, możemy to zamknąć? Zamykamy. O. Kramik, tak, słoneczko no, nam będzie dzisiaj trochę głośno, na szczęście daje. Nie, nie słychać tej rolety, nie powiedzcie, że nie hałasuje. Nie, jakoś bardzo nie słychać. Wiesz co, było chyba rzeczywiście lepiej do tej pory, a ciebie oświetlało chyba przez... A może jednak tutaj. Jeden. No dobra, nieważne, ale nam się uchwyt za to trzęsie. Przepraszamy strasznie. Wiecie co, wziąłem znowu stary uchwyt i choroba. Pamiętacie tego Vivo Nexa takiego fajnego, co to jest pełny wyświetlacz na pełnej przedniej... Na pewno pamiętam. ...powierzchni... telefonu, taki co to czytnik odcisku palca w wyświetlaczu, co to mówiłem, że nie ma, on właśnie jest i ta wysuwana kamerka, co tam twarz rozpoznaje, no to oni wyprzedali, słuchajcie, wszystko w 4 godziny. Jeżeli chodzi o sprzedaż online, bo oni właściwie od tego zaczynają, to jest tego rodzaju firma, to sprzedali po prostu wszystko, co mieli w ciągu 4 godzin. Co prawda, oni obiecywali, że w ciągu pierwszego miesiąca tam będzie 500 000 tych egzemplarzy dostępnych, no ale cóż, no chyba czekamy na drugą turę i na jakąś dostawę, bo no, wszystko poszło. Ale ty zdziwiony jesteś, że to się sprzedało, bo ja nie, to jest efekt nowości. To efekt, znaczy... Wiesz, tego, że to jest ciekawe urządzenie. Chińczyków jest co prawda dużo, ale jestem no. zdziwiony o tyle, że tego rodzaju sprzedaż notują przede wszystkim smartfony tanie, ale bardzo atrakcyjne cenowo, znaczy z dobrym stosunkiem ceny value do jakości. To jest smartfon premium. To jest smartfon niezwykle nowoczesny, z innowacyjnymi ale rozwiązaniami. Banalny, bardzo drogi, bo to jest najistotniejsze, jest no tak, bardzo drogi. Jest, tani nie jest. Ale najwyraźniej jakby znalazło się tylu nabywców, którzy po prostu byli gotowi zapłacić tą wysoką jednak cenę, żeby go nabyć. To jest jedna rzecz dotycząca Nexa. Druga rzecz dotycząca Nexa, bo ja sobie to jeszcze wypisałem, nie tyle Nexa, co Vivo. Producenta Vivo. Vivo Time kamerem. Of Flight. Vivo Time of Flight to jest taki fajny, nowy moduł, bo to chyba nie tylko jedna kamera jest, ale to jest jeszcze nie, to jest zestaw kamer, tak. Który rozpoznaje twarz. Vivo się nim chwali, dlatego że po pierwsze są znacznie lepsi od kogokolwiek w tej chwili na rynku mobilnym ze względu na to, że ten zestaw kamer, ten zestaw czujników rozpoznaje rekordową ilość punktów twarzy. Punktów orientacyjnych. Jest w stanie rzeczywiście zmapować dosyć skomplikowane powierzchnie, nie tylko twarz, ale również ciało, również jest w stanie złapywać gesty. W związku z tym Vivo się chwali, że można go montować jakby nie tylko w smartfonach, ale również we wszystkich innych układach, nie wiem, smart home, garaże, wszystkie inne miejsce, gdzie lodówka, telewizor, konto użytkownika w telewizorze chociażby. Mnóstwo. Chwalą się również tym, jako że Chińczycy już tak mają, że są w tym lepsi od Apple, dlatego że czujniki, które w tej chwili Apple proponują, są i większe, i wolniejsze. A właśnie. Vivo to podobno działa szybciej. Bo Vivo jeszcze właśnie to, że jest ten czujnik stosunkowo niewielki, więc da się zastosować nie tylko w smartfonie, nie tylko w dużym urządzeniu, ale w czymś rzeczywiście miniaturowym. No ja w tej chwili nie będę gdybał, bo akurat chwilowo nie mam koncepcji pomysłu. Widzę, mam cyferki, 300 tysięcy punktów mapowania jest tak. W tych czujnikach. Oni tutaj się chwalą, że to jest 10 razy więcej niż Apple ma w tej chwili. Zgadza się. Tak to wygląda. No jak już męczymy tego Vivo, to słuchajcie, tak z takich szybkich, informacyjnych rzeczy, naprawdę kronikarsko. Dzisiaj wyskoczył Vivo V9 w wersji 6 giga. On ma taki dopisek, ale nie tylko RAM-em się różni, bo jeszcze ma lepszy procesor. No lepszy. Snapdragona 660. Wyższej kategorii jakby procesor. Nie, to jest lepszy procesor, dlatego że on ma na przykład szybsze LTE. No tak, ale z drugiej strony wykastrowali z aparatów fotograficznych. To prawda. Słabsze aparaty są dla gorsze matryce, są gorsze.
szczegóły w newsie pod tekstem. Jeszcze tak dodam, Jacku, ci przerywam, ale jeszcze drugie plotki chodzą. Był taki tajemniczy Vivo oznaczony dziwnym tam symbolem V1730DT w Tenie. Jakiś taki Vivo, ja o nim napisałem artykulik, że jest takie coś w Tenie, jeszcze nie wiemy, jak się nazywa. Więc chyba już wiemy, bo zdaje się, że nazywa się teraz Vivo 2i. Okay. Nie, przepraszam, Z1i. No, dlatego tak próbowałem, że Z, ale... Z, przepraszam Cię, ja wiesz co, ja patrzę teraz na kartkę, przyznaję się, dzisiaj się nie przygotowałem ciepło do lekcji. Ciepło jest, nowy samochód ma. Da, ja Cię dzisiaj bawiłem autem, a nie tam, kurczę, dziewczyny podrywam od rana. Natomiast jest jedna rzecz, zwróciłem uwagę, jako że wczoraj oglądałem meczek, zapewne sporo z Was, to prawda nie wszyscy, bo widziałem, że ludzie na ulicach są, ale sporo ludzi oglądało mecz i zauważyłem, słuchajcie, dwie charakterystyczne reklamy na boisku. W tej chwili się reklamują dwie marki telefoniczne w Rosji na mundialu. Pierwsza to jest właśnie Vivo, o którym mówiliśmy. I Nexa reklamowali, a nie wiem, czy zwróciłeś, przepraszam, bo Ci tak, przerywam, ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, wczoraj też była reklama Nexa pokazywana, czy już tylko Vivo Just? Nie, była reklama Nexa jak najbardziej. Była wczoraj reklama Nexa, a oprócz Nexa jest reklamowana druga chińska firma, u nas znacznie mniej znana niż Vivo, mianowicie Hisense, albo Hisense, bo to w zależności od tego, kto to wymawia, to wymawia albo tak, ale albo to tak. U nas są nieznani. I przy tej okazji, słuchajcie, jako że w tym samym czasie co mundial na naszej jakby drugiej tej półkuli wschodniej odbywają się targi, bo odbywa się w Szanghaju w CES 2018 szanghajskim. MWC? Tak, MWC Szanghaj, tak. Dobra, nieważne, na pierciu z nazwą, no jak się zwał MWC Szanghaj, ale nie będę się kłócił. W newsach było, że CES, ale też się nie będę kłócił, sprawdźcie po prostu. Dobra, a może tak. Hisense pokazało tam dwa właściwie smartfony, mianowicie H20 i H18. Nie są to jakieś niesamowicie ciekawe konstrukcje, bo znajdziecie takich smartfonów w tej chwili na pęczki również w ofertach Chińczyków. Natomiast pokazali oprócz tego jeszcze rzecz jedną. Co prawda nie fizyczny smartfon, ale pokazali rendery i chyba ze dwa słowa padły komentarza. Natomiast na temat smartfona składanego. Z tym, że... To nie przypomina niczego, to że on składany, są smartfony składane w tej chwili nawet na rynku, choćby ZTE pokazało dwuekranowy, w zeszłym roku dwuekranowy, taki, który wygląda jak dwa smartfony, składają się jak książeczka. Na tym renderze to on ma ekran łamany, nie? Hisense pokazał smartfona ze składanym ekranem, czyli on się składa nie tak jak książeczka, to tak jak trzymacie smartfona, on się składa w ten sposób. Wiecie co, jak dawne telefony z klapką, może tak, no ja najprościej chyba ująć. No tak, tylko że jak ktoś mówi mi, że coś się składa jak telefon z klapką, to wymyślam sobie klapkę. No natomiast tak, wygląda jak normalny płaski smartfon bez żadnych jakby różnic, który się po prostu... W połowie łamiesz smartfon. Nie podali oczywiście żadnych elementów specyfikacji, nie podali żadnego jakiegoś terminu, kiedy mają zamiar go wypuścić. Natomiast jest szansa, że się w końcu doczekamy smartfona z elastycznym wyświetlaczem, którego od lat obiecuje nam Samsung i LG. Tylko że doczekamy się ze strony Chińczyków. I zrobią to Chińczycy, tak jak zrobili czytnik w ekranie, pamiętajmy. Też nie zrobił tego żaden wielki producent światowy, tylko zrobił chiński producent, co prawda też wielki. Tak. Miałeś o Vivo mówić, bo byłeś. Ja miałem o Vivo, no tak. Adam był na premierze polskiej dwóch smartfonów Vivo. Bardzo fajnych smartfonów. Tak, sześciocalowe z ekranami HD+, czyli taki powiedzmy raczej budżecik. Ze Snapdragonami z rodziny 400, bo tam 435 i 450. Tak, 435. W tym modelu Pro. Ten model Pro ma bardziej aparat fotograficzny, bo ma dwie 16-megapikselowe matryce z tyłu, za to w obu macie 16-megowe matryce z przodu. Ceny. View 2 849 zł, View 2 Pro 1249 zł i to są ceny, które są akceptowalne za te specyfikacje. No tak, no i dodam jeszcze, że telefony dosyć fajnie wyglądają. W przypadku tego taniego. Tak, telefony dosyć ładnie wyglądają. Warto zwrócić uwagę chociażby na to, że przypominają... Nocza mają tylko na aparacie fotograficznym. Nocz wokół, wyłącznie wokół aparatu fotograficznego, czyli przypominają, co przypominają, proszę pana? No to przypomnę. Quiz, Essential Phone. No. No, dosyć takie sympatyczne. Też oczywiście przeczytacie w opisie filmu. Widzę, że tam coś jeszcze chciałeś ciekawego wspomnieć. Jest jeszcze sporo rzeczy, tylko większość z nich to jest drobiazgi.
Po pierwsze, pojawiła się Nubia z dwoma wyświetlaczami. Co prawda pojawiła się wyłącznie w przeciekach, pojawił się wysokiej jakości render. Ja mam wysokiej rozdzielczości render bez żadnych znaków wodnych. Natomiast nie jestem pewien, pojawiają się kolejne, które jakby mają potwierdzić ten przeciek, że rzeczywiście ZTE coś takiego szykuje. Ja bym się cieszył, dlatego że to jest dla mnie rozwiązanie optymalne. Rezygnują z aparatów do selfie na przednim panelu, robią cały wyświetlacz na przednim panelu, natomiast z tyłu są aparaty i jest dodatkowy, choćby niewielki wyświetlacz, dzięki któremu sobie można tego selfika strzelić porządnym aparatem z tyłu, a nie z przodu. No na pewno jest to też oszczędność miejsca w budowie i ten ekran drugi też można do wielu innych rzeczy zastosować, nie tylko do selfie. Dokładnie, dodatkowy wyświetlacz nie musi kosztować bardzo dużo, nie musi być jakiejś niesamowitej jakości. Szczególnie, że gdyby właśnie warto, żeby był energooszczędny. No właśnie. No, jest takie rozwiązanie. Myślę nad tym. Był Jotafon, który miał z tyłu po prostu E-Ink i to było bardzo fajne rozwiązanie, tylko mało popularne. Natomiast ja myślę, że tutaj nawet E-Ink by zdał w egzamin, bo na selfiaku potrzebujecie zobaczyć mniej więcej jak wyglądacie, jak widać, ujęcie. Całą resztę można dorobić później. Natomiast no mówię, tutaj jest, macie wyświetlacz na całym przednim panelu. Selfiaki robi się z tyłu, bo w tej chwili... A, i nie ma do tego jeszcze wysuwanego aparatu, który nie ma mechanizmu, który się psuje i tak dalej. Prostsza konstrukcja. Dokładnie. Mamy jeden moduł aparatu, czyli jedna rzecz mniej, która się może zepsuć, która żre prąd. Dodatkowy wyświetlacz to są oczywiście dodatkowe problemy konstrukcyjne, ale umówmy się, że daje się je rozwiązać. Zobaczymy, jak będzie. Właśnie, zobaczymy. Kolejna rzecz, niszowa kompletnie w Polsce, pojawił się w Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku. Powiedz, co to jest. Ci, którzy znają, to wiedzą. Hatsune Miku to jest taka animowana śpiewaczka z Vocaloida, takiej aplikacji fajnej japońskiej, służącej do... O Jezu, grania głosem. To jest elektroniczny instrument, który jest w stanie grać głosem. Głównie po japońsku, bo w innych językach to średnio wychodzi, chociaż nie daje się. Natomiast jest charakterystyczne, w Polsce to jest rzecz niszowa. Ci, którzy są zainteresowani, informujemy, gdybyście nie wiedzieli. Kolejna rzecz, która się pojawiła dzisiaj. Ja dzisiaj o tym napisałem, bo Adam akurat testował tą fajną brykę. Mianowicie, słuchajcie, Niemiec, młody Niemiec, jeszcze nie inżynier, zdaje się nawet. Widziałem to. Wymyślił system, który chroni smartfona przed upadkami, przed rozbiciem wyświetlacza albo rozbiciem obudowy, jeżeli jest szklana. To polega, słuchajcie, na tym, że smartfon spadając wypuszcza z boków trochę tak jakby cztery scyzoryki otwierał i te scyzoryki jeszcze się otwierały na pół. Amortyzatory takie, sprężynowe. I to jest sztywne, upadając się po prostu zaczyna odbijać. Trzeba było wielkiego nieszczęścia i upadku na jakiś ostry kamień. Gościu wymyślił airbag dla smartfona. No to właśnie nie airbag, bo airbag to jest dmuchana poduszka. Okej, ale... Amortyzatory. Amortyzuje, poduszka też amortyzuje twoje uderzenie paszczą o deskę. Ale nie każdy amortyzator jest airbagiem. Right. Masz w tym samochodzie amortyzatory, które airbagami nie są. Nie no, spoko, oczywiście. No. Dlatego ja się kłócę, bo rzeczywiście anglojęzyczne serwisy piszą o airbagach, natomiast... Wiesz co, bo to takie skojarzenie. W głowie nie mam na to zgody po prostu. Okej, ty nie masz zgody, ale to jest takie najbliższe skojarzeniowo, wiesz. Ja wiem, że to technicznie nie jest to. Widzisz? Luft coś nas... Luft mysza. Nie. A wiecie, co to jest luft mysza? Nie topisz po śląsku podobno. Nie wiem, jak ktoś jest ze Śląska, to niech potwierdzi tak a propos. Mówiliśmy o składanym wyświetlaczu, a czy trzy nowe smartfony, nie smartfony, procesory Snapdragona. Snapdragon 632, 439 i 429 klony, będzie co patować po prostu do smartfona. Tak, szczegóły macie też w linku, bo też Jola zdaje się pisała o tych procesorach. I jeszcze dwie rzeczy. Jedna, będą szybsze karty pamięci. W tej chwili, słuchajcie, funkcjonują przy tych najszybszych dwa standardy. Jeden 312 MB na sekundę i drugi 624 MB na sekundę. Ten nowy standard, który ma się pojawić, ma ciągnąć prawie giga. 985 MB na sekundę. Czary po prostu. Nie wiem, jak to się będzie grzało, jak będzie ciepło odprowadzane, ale najwyraźniej właśnie patenty są. Może zadziała, słuchaj. Będą chyba też dodatkowe styki na tych kartach, podobnie jak, najnowszych. Nagrywanie w wysokich rozdzielczościach, bo innych zastosowań takich na logikę jest, to nie widzę. Nie, jest potrzebne, bo już pomijając prędkość przesyłu danych, bo potrzebujemy coś szybko zrobić. Ale dochodzi, edycja na żywo, na przykład wideo, tak, na karcie, zrobienie, edycja grafiki na karcie. Ktoś tak robi na karcie bezpośrednio. Może, tak, w każdym razie teraz będzie mógł. Teraz może, tak, fajnie, że ma wybór, tak, że może, Jeszcze jedna rzecz,
autor Evlixa, którego serdecznie pozdrawiamy, usłyszał, moi drodzy, rzecz dosyć smutną na temat marki Sony. Mianowicie usłyszał, że Sony powolutku będzie się wycofało ze Środkowego Wschodu, Turcji i Afryki. Widocznie uznaje, że te względu, nie mają dla ze względu na oszczędności. To znaczy im jest tam trudno konkurować z Chińczykami, którzy proponują bardzo tanie rozwiązania. No Sony nie jest w stanie zaproponować tanich rozwiązań. A przy okazji, słuchajcie, jeżeli już jesteśmy przy Afryce, Jola napisała bardzo fajny tekst z rankingiem miejsc, gdzie się sprzedaje najwięcej, a gdzie najmniej smartfonów. I tam właśnie znajdziecie Afrykę wśród tych miejsc, gdzie tych smartfonów jest rzeczywiście i telefonów w ogóle stosunkowo mało. Jest to rynek do wzięcia po prostu. Mhm. Ale nie dla Sony. No trudno. I na tym chyba będziemy kończyli. Tak, kończymy. Jechaliśmy dzisiaj nowym, ładnym samochodem. Niestety będziemy musieli go oddać. Wiecie, tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, mamy fajne sportowe bryki. Nie jeździmy takimi dużymi po prostu. Po Łodzi się nie rozbijamy. Odpoczywajcie, mam nadzieję, że to słońce, które jest u nas, u was też świeci podobnie. Kupcie sobie jakieś wody, bo dobrze jest być nawodnionym. Odpocznijcie aktywnie albo pasywnie. A propos odpoczynku. Grajcie w gry, róbcie zakupy. Nie widzimy się z rodziną, pogadajcie, przytulcie się do kogoś. Najlepiej za jego zgodą się przytulać, bo jak się przytula bez jego zgody, to wtedy może być granda. Faktycznie, a ty za tydzień będziesz czy nie? A propos odpoczynku. Nie, za tydzień nie będę się do ciebie przytulał. Za tydzień nie będę się... Czyli widzimy się za dwa tygodnie, moi kochani. Znaczy na pewno mnie nie będzie w piątek rzeczywiście. Widzimy się za dwa tygodnie. Trzymajcie się ciepło. Wszystkiego dobrego. Cześć. Cześć.